Strażak to jest zawód, który cieszy się największym zaufaniem. Ale dlaczego? O tym i nie tylko o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Andrzej Bartkowiak. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To nie jest nieprawda, ale właśnie to strażacy dzisiaj cieszą się największym zaufaniem, jeśli chodzi o służby państwowe. Rzeczywiście, praca odpowiedzialna, ale to też wielkie ryzyko. Ja zapytam pana na początku naszej rozmowy, czy dzisiaj strażak w ogóle może odczuwać strach, może się bać? Strach to jest normalne w naszej służbie i to jest coś, z czym się spotykamy. Że sztuka polega na tym u strażaka, żeby ten strach go nie zdominował. Strach jest i zawsze takie myślenie o tym, co złego się może wydarzyć, to nam pomaga w tym, żebyśmy dobrze sobie poradzili w trudnych sytuacjach. I to jest potrzebne. Nie ma się co wstydzić, że się człowiek boi. Tylko nie może nas ten strach paraliżować. I to jest główne nasze zadanie i strażacy sobie z tym strachem radzą. Dzisiaj sytuacja na Ukrainie jest cały czas bardzo poważna. To już 140 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. I tutaj Polska jest nazywana i przyjacielem Ukrainy. Jesteśmy nazywani rzecznikiem Ukrainy. Ale dlaczego? Dlatego, że na każdej płaszczyźnie zaangażowaliśmy się w pomoc Ukraińcom. Tam, na polu walki, Polska pomaga. I tutaj w Polsce my, Polacy, ale też wiele innych osób, wiele instytucji pomaga. W jaki sposób Straż Pożarna pomaga dzisiaj Ukrainie? Właściwie od pierwszych dni wojny, kiedy podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba wesprzeć Ukraińców, bo od razu z panem ministrem i Kamińskim, i z panem ministrem Wąsikiem, ale też ja, mieliśmy przekonanie, że Ukraińcy walczą o naszą też wolność i tym bardziej tak też po ludzku. Mieliśmy kontakty ze strażakami z Ukrainy i chcieliśmy im po prostu pomóc. Wiedzieliśmy, że agresor i najeźdźca jest bezwzględny, niszczy jednostki ratownicze, gaźnicze, strzela do strażaków podczas akcji. Ponad 40 już nie żyje na ten moment strażaków ukraińskich. Wypełnili lotę przysięgi do końca, niekoniecznie podczas gaszenia pożaru, ale po prostu od kul. I to jest największa tragedia tego. Polska przekazała 204 samochody ratowniczo-gaśnicze. Przekazaliśmy blisko 3000 palet sprzętu. To mówimy tu o dziesiątkach ton sprzętu, które pojechał. Staliśmy się też hubem międzynarodowym dla sprzętu dla Ukrainy. 165 samochodów z całego świata. Tu liderem jest Wielka Brytania. Blisko 2000 palet sprzętu z całego świata. Cały czas tą akcję prowadzimy. W tym momencie w Polsce kończymy dwie zbiórki sprzętu, a trzecia jeszcze trwa. Jedną z tych zbiórek to jest opatrunki hydrożelowe na oparzenia. 1000 sztuk żeśmy zebrali w różnych rozmiarach. To za chwilę pojedzie na Ukrainę. Do tego blisko 1000 radiotelefonów. I teraz zbieramy sprzęt wysokościowy, ponieważ jak byłem ostatnio na Ukrainie i mój zastępca, zauważyliśmy, że ten sprzęt będzie im potrzebny, ponieważ oni do wszystkich zagruzowanych obiektów wchodzą sposobem linowym, czyli wysokościowym, ponieważ boją się klatkami poruszać, bo nie są one jeszcze rozminowane. Najeźdźca i agresor rosyjski zostawia pułapki, miny pułapki i też giną od tego strażacy ukraińscy, którzy mają to jako zadanie dodatkowe, którego polscy strażacy nie mają, czyli rozminowanie. No właśnie, panie komendancie, to ja zapytam w ten sposób. Był pan tam, widział pan tę tragedię na własne oczy, rozmawiał pan ze strażakami. Co jest dzisiaj największym problemem ukraińskich strażaków, ale też największym wyzwaniem dla was? Przede wszystkim to ja chcę im pogratulować jej wielkiej odwagi i tej determinacji. Jedno, co się Putinowi na pewno udało, to to, że wszyscy oni się tam zjednoczyli mocno i chcą walczyć. To widać w młodych ludziach. Byłem na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie kształcą się strażacy, wyższa uczelnia strażacka. 500 młodych adeptów i dziewczyn, i chłopaków młodych. Miałem okazję nawet do nich przemówić i powiedzieć coś ciepłego. Powiedziałem im, że cała Ukraina na nich czeka, żeby szybko się uczyli, żeby dobrze się uczyli. I czeka cała wolna Europa na te. Zbierają ogrom doświadczeń, tych doświadczeń, które też my patrzymy. Czego im potrzeba? Generalnie wszystkiego. Dlatego też my zbieramy bardzo szeroko ten sprzęt. Od hełmów poprzez mundury, których przekazaliśmy dziesiątki tysięcy. I buty strażackie i węże strażackie, bo które są niszczone. No, samochody to, pompy, agregaty prądowe. No po prostu to wszystko zbieramy. Teraz żeśmy poszli taki już bardziej specjalistyczny sprzęt. A też zaoferowałem mojemu odpowiednikowi Sergiejowi, który jest moim bardzo dobrym kolegą, się tak trochę żeśmy zaprzyjaźnili też prywatnie, to dobre, fajnie, że tak się stało. Krótko mówiąc,
Szkolenia. Szkolenia specjalistyczne dla jego ludzi, czyli nurkowania, bo mają w tym kłopot pewien, no i oczywiście wysokościowe. Wysokościowe, które teraz, no, u nich te techniki wysokościowe są bardzo istotne. Kolejnym elementem, które oni zgłaszają zapotrzebowanie, to drabiny i podnośniki. Tu też chcemy im trochę pomóc i już rozmawiam. Chcę zorganizować Sergiejowi spotkanie z producentami w Polsce, którzy się tym zajmują, żeby mógł z nimi się spotkać, bo oni chcą kupić, bo mają pieniądze. Panie komendancie, pan na samym początku też wspomniał o tym, że Władimir Putin atakuje, no właśnie, atakuje strategiczne miejsca na Ukrainie, ale atakuje też jednostki. Dlaczego pana zdaniem te jednostki Straży Pożarnej dla Putina mogą być zagrożeniem? Dlatego, że ci ludzie pomagają tym, którzy ucierpieli w wyniku ataków bombowych, rakietowych? Pani, co trudno mi to jest ocenić. Mamy do czynienia z agresorem i najeźdźcą, który zupełnie nie zna żadnych zasad. Dla niego rezolucje ONZ, genewskie różne postanowienia nic nie znaczą. Co więcej, jego propaganda cały czas próbuje się nasilać i mówić, że to jest w obronie Ukrainy, prawda? Co jest nawet ciężko tu określić jakimkolwiek przymiotnikiem. Ja jestem już trochę, żyję na tym świecie po 50 lat, ale jeszcze z takim czymś się nie spotkałem. Propaganda rzeczywiście tak grubymi nićmi szyta, że ja nie wiem, że oni się po prostu już zaczynają też sami plątać w tych swoich wypowiedziach i poruszają już takie sprawy. W każdym razie zostawiam ich z tym, bo nie chcę nawet tego analizować. Cieszę się z postawy i gratuluję postawy strażakom ukraińskim, bo mają świetnego też komendanta. Sergiej jest, widać, odpowiednim człowiekiem na trudne czasy. Młodym oficerem, zdeterminowanym, 44-letnim, widać, że ma pomysł na to funkcjonowanie. Reformuje też przy okazji ukraińską straż, w której w tych reformach też my pomagamy i będziemy pomagać. Niesamowity egzamin też, prawda? Jeśli chodzi o taką funkcję zajmowaną. Tylko że my nie wiemy, ile to potrwa. I czy pan, czy nasza Państwowa Straż Pożarna, nasze polskie instytucje są w stanie przewidzieć jeszcze, na ile czasu tego sprzętu, który my dostarczamy, im wystarczy? Ile będą jeszcze potrzebowali? My też mamy pewne zasoby, ale musimy pamiętać i o sobie, i o własnym bezpieczeństwie. I tutaj, a konieczne jest z drugiej strony systemowe rozwiązanie i długofalowe. Od samego początku, jak zaczęliśmy pomagać Ukraińcom, ja wiedziałem i powiedziałem to od razu, że to nie będzie krótki bieg, tylko bieg długodystansowy. I tu trzeba planować na przyszłość i dobrze zarządzać tym kryzysem, dobrze planować pomaganie Ukrainie. I dlatego też nie chcemy od razu wszystkim ich zarzucić, tylko to spokojnie robimy systematycznie, uzupełniamy to, co im brakuje, pomagamy im w tym. Na szczęście w Polsce mamy naprawdę tutaj dobrze to zorganizowane. Dużo zakupów w tym roku dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. I przyszły rok też jest bardzo dobry, jeśli chodzi o zakupy. Duże projekty unijne realizujemy, więc trochę sprzętu w Polsce się uwolni, które będziemy mogli znowu przekazać w przyszłym roku ze spokojem. Więc mamy to wszystko wymyślone, mamy to przemyślane. Chcemy pomagać. Poza tym Ukraińcy też nie chcą wszystkiego za darmo. Mają swoje środki finansowe, chcą kupować sprzęt. Ja im pomagam. Spotkali się ostatnio z producentami samochodów w Polsce, które zorganizują takie spotkanie. Spotkają się za chwilę z producentami ubrań specjalistycznych, bo też to poprosili. I za chwilę organizuję kolejne spotkania po to, żeby oni też mogli spokojnie też ten sprzęt kupować, bo trochę środków mają. My oczywiście będziemy pomagać. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest bieg długodystansowy. Ja też już myśląc o przyszłości zawiozłem ostatnio do Lwowa właśnie na spotkanie z generałem Sergiejem Krukiem projekt budowlany, gotowy projekt budowlany jednostki, żeby mogli odbudowywać i budować nowe. Nie będą musieli już kupować za ciężkie pieniądze, bo ten projekt kosztował blisko 250 tysięcy złotych. Z racji tego, że był własnością komendanta głównego, mogłem ten prezent, że tak powiem, zawieźć i zostawiłem to, mają gotowy tutaj projekt. Tutaj Ukraina akurat cała będzie musiała się odbudować i to też będzie nasze wyzwanie. Tak jest. Ale kończąc tę część naszej rozmowy, panie komendancie, ja wiem, że my, osoby, które naprawdę chcą pomóc, nie oczekują słowa dziękuję. Po prostu to się robi, bo taka jest potrzeba serca. I wielu Polaków też przyjęło do swoich domów Ukraińców, matki, które uciekały ze swoimi dziećmi. I powiem też z własnego doświadczenia, że na słowo dziękuję nie czekałam. Rzeczywiście ono padło, co było bardzo miłe. I chcę pana zapytać też,
tak po ludzku, jakie są rozmowy pomiędzy komendantem Ukraińskiej Straży Pożarnej a naszej Polskiej Straży Pożarnej? Tam pewnie słowo dziękuję i tak padło, ja się spodziewam. Tylko tutaj jakie słowa jeszcze mają znaczenie w tak trudnej sytuacji, kiedy giną dzieci, kiedy strażacy wyjmują spod gruzów 7-letnie martwe dziewczynki, często wcześniej zgwałcone chociażby. No porusza pani bardzo trudne tematy. W każdym razie ja chcę powiedzieć, że oni mają tam wielki egzamin z człowieczeństwa. Nie tylko ze swoich umiejętności strażackich, ale Siergiej i jego cały zespół jest naprawdę świetnie zorganizowany. Podziwiam ich za to, mają bardzo dobry PR, dobrze potrafią sprzedać swoje zadania, bo to też jest bardzo istotny element. Pokazują całemu światu, jak wielkie wyzwania są przed strażakami ukraińskimi. Widać dobrą organizację. Siergiej wielokrotnie mi dziękował i tam już nie będziemy o tym mówić. Ja też od nikogo tego nie oczekuję. Bo ten przekaz też buduje morale, prawda? Tak. I pojechaliśmy też, dobrze było to spotkanie z młodzieżą ukraińską na uczelni, bo to przyszli oficerowie, którzy będą pewnie dowódcami w przyszłości i tak dalej. My też na Ukrainie budujemy coś jeszcze ekstra. Te więzi takie, które połączą te dwa bratnie kiedyś narody, które mają bardzo skomplikowaną historię, ale myślę, że to jest też praca ciężka na przyszłość. I to zaowocuje nam kiedyś, że jak kiedyś staniemy w biedzie, to uważam, że oni też będą wiedzieli, jak się zachować. Tak, i tu musimy być też ostrożni, bo dzisiaj są oczywiście tacy, którzy chcą nas podzielić. Zawsze tak było i zawsze ktoś coś tam, że tak powiem, próbuje zrobić, ale my róbmy swoje, jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy też jedną wielką bracią strażacką i to jest bardzo ważny element i my się nie oglądamy, jeździmy po całym świecie pomagać. Wszyscy Państwo dobrze wiecie, że Polska Straż Pożarna jest już dzisiaj marką na świecie. Pamiętamy pożary w Europie, prawda? I tam dokładnie też tak. Polscy strażacy jeździli. I nawiązując właśnie do aktualnej sytuacji w Polsce, nie jest łatwa sytuacja, silne wiatry, burze, a za chwilę, jeśli wrócą upały, będą susze, mogą pojawić się kolejne pożary. Jakie dzisiaj największe zadania w tym właśnie czasie stoją przed Państwową Strażą Pożarną, przed każdym strażakiem, każdą jednostką? To jest wyjątkowo trudny rok. Takiego roku w historii Państwowej Straży Pożarnej jeszcze nie było. Oprócz tego kryzysu, który mamy związany z kryzysem na Ukrainie i który też przecież nas bardzo mocno dotyka jako naszą formację. Mamy wszelkie rekordy już pobite. 110 tysięcy zdarzeń związanych z wiatrołomami i pogodowymi zdarzeniami. Przekroczyliśmy całoroczny, zeszłoroczny wynik. W zeszłym roku 102 tysiące, w tym roku już 110 tysięcy. Jeśli chodzi o pożary lasów, blisko 4700 zdarzeń już w tym roku, a w zeszłym roku przez cały rok 2900. To pokazuje, że musimy być na najwyższym stopniu gotowości, ten permanentna gotowość cały czas. Całe szczęście, dzięki Bogu, od wielu lat są ustawy motoryzacyjne. Inwestujemy bardzo dużo w sprzęt, inwestujemy w ludzi, w ich przygotowanie i dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w stanie podołać tym wszystkim wyzwaniom. Ale my musimy też być, musimy się zabezpieczać, prawda? I teraz takie pytanie do pana, czy my Polacy pamiętamy o tym, jak zachować się w sytuacji, kiedy jest burza, jak zabezpieczyć swój dom, kiedy wiemy, że przed nami bardzo silne wichury. No i czy też wiemy, no niestety tutaj chyba powinniśmy też o tym powiedzieć, że zdarzają się tacy, którzy na przykład podpalają lasy, tak dla zabawy. To znaczy, dla zabawy to może nie, to są często jednostki chorobowe, ludzie, którzy mają swoje problemy psychiczne i no i tutaj dla zabawy raczej to się dla fanu jakoś to rzadko zdarza, mam wrażenie. Częściej to są ludzie po prostu chorzy, których trzeba leczyć lub ewentualnie izolować. Czy Polacy sobie radzą? Robimy to coraz lepiej. Myślę, że te alerty RCB też fajnie docierają do ludzi. Coraz bardziej się sprawdzają też, bo ludzie, był taki czas, że nie do końca poważnie traktowali te alerty, ale myślę, że po tym, co się zdarzyło w Suszku na obozie, po tym, co się zdarzyło jeszcze w innych kilku miejscach, już dzisiaj wiemy, że jak jest alarm i alert, no to po prostu proszę tego nie lekceważyć. To jest też mój apel. Dzisiaj w Polsce jest ponad 330 obozów dziecięcych, 20 tysięcy dzieciaków jest dzisiaj pod namiotami. Z wszystkimi mamy kontakt. Jutro jadę też na taki mały rekonesans, spotkać się z dzieciakami na jednym z takich obozów, dużym obozowisku, żeby porozmawiać. Wszędzie byli strażacy, wszędzie prowadzimy tą edukację, wszędzie jesteśmy przygotowani na ewakuację, wszędzie ćwiczymy tą ewakuację prewencyjną. Okej, to zapytam w ten sposób. Sytuacja, kiedy jest pożar, w domu wybucha pożar, co my robimy?
Przede wszystkim, jeżeli zauważymy, że wybuchł pożar, to staramy się jak najszybciej opuścić to miejsce i alarmować straż pożarną. I wszystkich wokoło, sąsiadów, swoich domowników, żeby jak najszybciej opuścili swoje miejsce. Nie zostajemy w domu, staramy się jak najszybciej opuścić to miejsce, bo nie wiemy, jak ten pożar się rozprzestrzeni. To po pierwsze też zależy od tego, w jakim obiekcie to się odbywa. Jeżeli to jest stara kamienica, gdzie są, wiemy o tym, że jest konstrukcja drewniana w środku, no to oczywiście ta ewakuacja musi być bardzo szybka, bo pożar może bardzo nam się szybko rozwinąć. Przede wszystkim to powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej. To jest podstawa. Oczywiście ochotnicy też z nami wyjeżdżają wszędzie i też pewnie przyjadą i są też bardzo profesjonalnie przygotowani do działań. Jeżeli to jest obiekt nowoczesny, tutaj dużo spokojniej możemy się zachowywać, bo wiemy, że to są dużo bardziej, lepiej zabezpieczone te obiekty. Więc generalnie jeszcze raz, spokój, opanowanie, o ile to jest możliwe, ewakuacja jak najszybsza, powiadomienie wszystkich domowników, no i oczywiście dzwonimy do straży. Właśnie, ale panie komendancie, ja muszę tutaj przypomnieć sytuację, która miała miejsce w tamtym roku. Ogromna tragedia w całej wsi na południu Polski. Nowa Biała, o ile też nie mylę nazwy. Tam niestety, ale już po kilku dniach straż pożarna mówiła wprost, instalacje, które są w domu, złe instalacje, stare instalacje elektryczne, doprowadziło to wszystko do ogromnej tragedii. Ci ludzie do dzisiaj jeszcze swoje domy odbudowują. To prawda, ale Nowa Biała to wyjątkowy przypadek i tamten cały region, dlatego że tam jest taka zabudowa też zwarta. To jest taka tradycja, to jest też chronione przez konserwatora zabytków. To dzisiaj tak się już nie buduje. Dzisiaj domy są od siebie oddzielone, są odpowiednie odległości, są odpowiednie otwory okienne i tak dalej. Im budynek bliżej budynku, tym okien w ogóle nie ma. I tak dalej, są to odpowiednie przepisy. No tam to jest bardzo charakterystyczna zabudowa i też ten pożar się rozwijał w sposób tak niekontrolowany. Zresztą nie pierwszy raz w tym miejscu. To jest chyba trzeci raz. Tym razem był to najbardziej spektakularny i największy. W każdym razie, no to oczywiście, że instalacje to są istotne elementy, ale mówię jeszcze raz, powtarzam, gdyby nie charakterystyka tej zabudowy i połączenia dachów ze sobą i tak dalej, ten pożar by się tak nie rozprzestrzenił. Na całe szczęście w miarę szybko udało nam się opanować ten pożar, też przy ogromnym zaangażowaniu ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej. No i mam nadzieję, że postaraliśmy się te straty przede wszystkim ograniczyć w tych bardzo trudnych warunkach, bo jeszcze do tego trzeba powiedzieć, że wiał silny wiatr. Tutaj nasza odpowiedzialność ma ogromne znaczenie, ale straż pożarna wyjeżdża również do tragicznych wypadków. I tutaj specjalistyczny sprzęt naprawdę może uratować komuś życie. Jak my kierowcy, użytkownicy ruchu drogowego powinniśmy zachowywać się, bo chyba też mamy czasami problem z tym, żeby zjechać z tej drogi, żeby ustąpić pierwszeństwa, żeby jednak wyminąć miejsce wypadku w bezpieczny sposób? Przede wszystkim to, szanowni państwo, jeśli chodzi o sam dojazd straży pożarnej, jeśli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe, jest tym coraz lepiej, chociaż są jeszcze ekstremalne przypadki, że ludzie zachowują się w sposób zupełnie jakiś nieprzemyślany. Jeśli chodzi o drogi, no co, noga z gazu przede wszystkim i dopasować swoje umiejętności do pogody i tak dalej, prędkość i trzeba na to zwracać bardzo mocną uwagę, żeby nie doprowadzić do wypadków. Jeśli chodzi o przygotowanie do działań na drodze, to jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mamy bardzo dużo sprzętu specjalistycznego, mamy świetnie wyszkolonych ludzi, no ale najlepszy człowiek i najlepszy sprzęt nie pomoże, jeżeli jedziemy 200 na godzinę i zderzymy się z innym samochodem, to szanse na przeżycie są niewielkie. No nie ma takiego samochodu, bo nawet jeżeli nasze ciało wygląda dobrze, to wszystko w środku mamy pozrywane i to jest zupełnie inna historia. I myślę, że tutaj powinniśmy zaapelować do wszystkich. Tak, są wakacje. I wracajmy bezpiecznie z tych wakacji. No jeszcze jeden bardzo ważny apel, uważam, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, to działania nasze na wodzie. Mamy znowu kolejny rekord, jeśli chodzi o utonięcia. W tym roku, szanowni państwo, 290 osób już się utopiło, a od początku wakacji 65 osób. To jest bardzo dużo. Naprawdę alkohol i woda to nic dobrego. Także apeluję szacować swoje umiejętności. Sam nieźle pływam i biegam, bo lubię sport, ale mam bardzo duży respekt do wody, bo to naprawdę nigdy nie wiadomo, jak człowiek się zachowa. Także tu jest duży apel, są wakacje. Noga z gazu to po pierwsze, spokój, opanowanie, nie śpieszmy się. Nam ten domek czy te wakacje nie uciekną. Jak przejdziemy godzinę później. Alkoholu, a na pewno nie w trakcie, nie wsiadamy do samochodu. Wszystko jest dla ludzi, szanowni państwo, ale na pewno nie za kierownicą i na pewno nie do wody. Alkoholu. Tak jest.
Szanowni widzowie, wróćmy z tych naszych wakacji z uśmiechem na twarzy, a nie z wielką traumą, która zostaje na całe życie, bo ona na pewno zostaje, jeśli ktoś z naszych bliskich zginie. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Czego życzyć strażakowi? Żeby nasz święty Floren miał na swojej opiece cały czas, to po pierwsze, a po drugie tyle samo powrotów, co wyjazdów. I tego właśnie życzymy. Bardzo dziękuję. Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, był Państwa i moim gościem, a już za chwilę porozmawiamy sobie o Pałacu Saskim, który ma powstać. Do zobaczenia.